Rozumiesz, o co chodzi? To jest błąd kardynalny. Czyli jak tego uniknąć? Nie pisać tego, czego nie wiesz. Ludzie mają taką manię. Podają książkę i wiesz, jest stres. Ręka może drżeć, może jest po prostu, wiesz, przyspieszone tętno i tak dalej. To jest matura. Potem o kurwa! Pierwszy egzamin, a potem idziemy do tego studia. Ale od studia to jeszcze na tym kanale, na szlachu dziwa z Emilem. Tak czy tak, ludzie sobie nie mogą się skupić ewentualnie. Ja pierdolę, to nie była dobra sztuka. Człowiek próbuje sobie przypomnieć, co na maturze. Jak to auto się nazywa? Po co? Po co? Nie ma żadnego w ogóle. W ogóle nie piszesz. Lepiej napisać mniej niż za dużo, a potem płakać, że